Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wykonania. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Tak Jezus mówi. On gra w otwarte karty, mówiąc, kim jest, skąd pochodzi i kto za nim stoi. A mimo wszystko ludzie mu nie wierzą. Są bowiem tacy ludzie i takie sprawy, jeśli powie się prawdę w oczy, to będą ją podważać. Człowieka ciężko zmienić w jego uporze. Kiedy Jezus mówi o świadectwie, które było początkowo określane słowem martyria, odnosi się do dowodów, do wszystkich znaków, jakie dokonał. Kilka wieków później, wraz z rozwojem chrześcijaństwa, słowo to uległo transformacji. Z martyrii stało się martyrium, które oznacza męczeństwo. Ta ewolucja słowa pokazuje, że śmierć staje się niezaprzeczalnym dowodem prawdy, przynależności i oddania wspólnocie czy sprawie. Tym samym widzimy, że czyny Jezusa od działania wśród ludzi stały się ostatecznym dziełem dla ludzi. Ofiara na krzyżu stała się faktem, bo prawdziwe świadectwo może kosztować nawet życie. I teraz spoglądamy w lustro, by zobaczyć swoje życie. Jeśli mówimy o sobie sami, to nigdy nie powiemy wszystkiego. Po pierwsze, że nie wszystko widzimy w obiektywny sposób. Opis samego siebie będzie wahał się między wywyższaniem się a poniżaniem się. Mogę mówić o sobie, co to ja już dokonałem, co osiągnąłem, gdzie byłem i kogo spotkałem. Tylko jest to zwykłe chwalenie się i popisywanie. Z drugiej strony, mogę wiele spraw przemilczeć, które są we mnie dobre, gdyż będzie to dla mnie krępujące. Tym samym zaniżam swoją wartość, kiedy mówię, że ja się nie nadaję. Są lepsi ode mnie, zdolniejsi, piękniejsi. Nie zdajemy sobie sprawy, ilu ludzi nam się przygląda. Jedni uważnie obserwują, bo chcą naśladować nas, nasze słowa, naszą mimikę, nasze gesty. Jesteśmy dla nich wzorem. Dla wielu przyglądających się jesteśmy karykaturą człowieczeństwa, bo nie ma w nas nic godnego uwagi. Jezus nigdy nikogo nie pominął. Znalazł czas i słowo dla tych, którzy tego potrzebowali, i dla tych, którzy chcieli z Niego zadbić i Go obrazić. Niczego nie robił dla próżnej chwały, ani nie liczył na wdzięczność. O czym możemy się przekonać, że czyniąc wiele cudów, zanotowano niewiele słów podziękowania. Pokazywał, że w ten sposób, że można żyć bezinteresownie, w pełni radości i pokoju, że nie jest się nikomu nic winnym. Pani Anna Kamieńska, poetka, pisarka, tłumaczka, powiedziała: stawiać sobie wysokie wymagania. Mały ideał niczego nie stworzy. Dzisiejszy ideał człowieka to wzór średniości, przeciętności i tak zwanej normalności. Napomnienie z dzisiejszej Ewangelii odnosi się do szukania chwały. Naszym życiowym powołaniem jest oddawanie chwały Bogu, a nie sobie. Jezus wyraźnie nas o tym pouczył. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. W tym samym Duchu Świętym Ignacy Loyola, założyciel jezuitów, powiedział słowa duchowego fundamentu, swoje życiowe motto. Człowiek po to jest stworzony, aby Boga swego Pana chwalił, czcił i Jemu służył. Nawrócenie do Boga oznacza taką przemianę naszego życia, abyśmy już więcej nie martwili się o własną chwałę, ale zatroszczyli się o Bożą chwałę. Święta Katarzyna ze Sieny usłyszała od Chrystusa: ty myśl o mnie, ja będę myślał o tobie. Nawrócenie oznacza więc zbudowanie osobowej więzi z Chrystusem, której możemy przyjmować od Niego łaskę przebaczenia, miłosierdzia, umocnienia, podtrzymania i w odpowiedzi dać Mu naszą miłość, dzieląc się z Nim naszymi przeżyciami, ofiarując Mu nasze czyny, nasze intencje, nasze przeżycia, nasze troski i radości, sukcesy i upadki. On chce dzielić z nami nasze życie i obdarzyć nas tym, czego sami nie umiemy i nie potrafimy. Chce być naszym Ojcem.